Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kanciastego Boba. Jest dość sporych rozmiarów, wygląda w ten sposób. Przepraszam, ale jestem przeziębiona i to bardzo konkretnie. Bob ma ponad 60 cm wzrostu. Jak wykonać takiego Boba? Do wykonania potrzebujemy na przykład włóczki akrylowej w różnych kolorach, czyli żółtym, białym, brązowym, czarnym oraz kawałek niebieskiego i czerwonego, a także filc, albo możemy te elementy wykonać na szydełku. Ja wolę na z filcu, bo lepiej wygląda. Do wykonania całego korpusu trzeba wykonać 35 oczek łańcuszka i na tych 35 oczkach wykonujemy półsłupki. W zależności jak długi ma być nasz bob kanciasty i jak szeroki, to już możemy sobie nawet sami ustalić. Ja wykonuję 35 cm. Daję jedno oczko łańcuszka i przerabiam wszystkie oczka, żeby najważniejsze co jest, żeby nam wyszedł odpowiedni kwadrat czy prostokąt, musimy wykonywać, ja już pokażę zaraz, tu mam kawałek kolejnego, czyli jest, musi być równy. Czyli ten bok musi być prosty. Czasami zdarza się tak, że przerabiając sobie kolejne rzędy, robótka nam się zwęża lub rozszerza. To jest efektem, że albo gubimy oczka, albo za dużo wbijamy na końcu. Tutaj w ostatnie oczko. Czyli, żeby nam wyszło to dobrze, to jak już przerobimy sobie do końca, to już nie wiem, czy pokażę. Czyli przerabiamy do samego końca rzędu. Jak to już zrobimy, to pokażę, co trzeba robić, żeby te boki były równe i żeby nie uciekały nam oczka. Czyli żebyśmy nie tracili półsłupków ani nie dodawali. Ja najczęściej też liczę. Przepraszam. Najczęściej też liczę sobie te półsłupki, kontrolując w ten sposób szerokość mojej robótki. I teraz zauważcie. To jest ten bok taki. Nie wiem, czy widać. Tu zrobiłam oczko i teraz tu widać ten bok tu. Teraz wbijamy się w ten bok całkiem. Tutaj. Staramy się złapać to pod dwie nitki. Nie wiem, czy widać. O. W ten sposób. I przerabiamy. Już nam wyjdzie mniej więcej prosty, ale to jest nie koniec, bo odwracamy. I w to samo miejsce przerobienia znowu się wbijamy, wykonując przepraszam, wykonując półsłupek. I robiąc, może się nam to wydawać, że tu jest za dużo, za szeroko, ale nie, bo jak wbijemy w kolejny półsłupek i go przerobimy, to robótka nam się, tak jakby się kwadrat zrobi, czyli ten brzeg. I tak jak będziemy za każdym razem robić, to cała robótka będzie równa. Czyli nie będzie nic brakowało, ani nie będzie za dużo. Oczywiście też trzeba kontrolować sobie oczka. Teraz wykonując dalej całego boba, liczymy sobie rzędy, później dołączamy kolejny kolor, kolejny i robimy dwa takie same. Strzygamy po bokach i korpus gotowy. W kolejnym odcinku pokażę, wytłumaczę, jak zrobić stopy, nogi oraz ręce. Także my się żegnamy. Na razie. Pa, pa.